Poprzedni odcinek, proszę Państwa, został tak przerwany, dlatego że pojawili się tutaj jacyś sympatycy skoków zwierzy, więc nie dokończyłem go. To teraz dokończę taką pewną myśl, którą tam miałem na końcu sobie jakby wypowiedzieć, bo proszę Państwa, ktoś mądry, ja przypuszczam, że Arystoteles, nie wiem, czy dobrze pamiętam i nie wiem, czy dobrze akcentuję, bo to się powinno mówić Arystoteles. Trzecia sylaba od końca chyba powinna być akcentowana, no ale proszę Państwa, no już się nie będę popisywał tutaj tym swoim nędznym, niemagisterskim akcentem, aczkolwiek bardzo cenię ludzi, którzy mówią hiperbola, parabola, matematyka i tak dalej, i tak dalej. Więc proszę Państwa, ten wielki mędrzec Arystoteles, chyba on powiedział coś taką myśl, wypowiedział lub zapisał w swoich manuskryptach, że demokracja są to rządy hien nad baranami. I proszę Państwa, w Staszowie mamy demokrację rozwiniętą po prostu w stanie klinicznym. To jest demokracja w stanie klinicznym. I dlatego, jak ja mówię o tej swojej eutanazji, to Państwo mogą, część z Państwa przynajmniej, no może być taka zasmucona czy skonfundowana. Wiem to stąd, że już konsultuję tą swoją myśl z wieloma moimi znajomymi i no niektórzy są tacy no właśnie skonfundowani. No na przykład w bibliotece dzisiaj byłem w czytelni i tam podpisałem się na liście, tam nie magister Zarzycki i tak dalej, i podpisałem się, bo do tej pory podpisałem się tak, albo poeta, albo filmowiec, a teraz podpisałem się eutanator. No i właśnie tej pani wytłumaczyłem, że eutanator podpisałem się dlatego, że no właśnie domagam się, to znaczy zaproponuję tutaj w sądzie w Staszowie eutanazję. No więc po prostu już myślę, że ten tytuł mogę sobie przyznać i tak się podpisałem. No i tą myśl wyjaśniłem, a wtedy te panie były takie no właśnie zaskoczone, troszkę zasmucone, tak jakby, o proszę pana, no tak, no odebrały to bardzo tragicznie, no tak, było to, przynajmniej tak po ich minach było widać. No więc proszę Państwa, no więc nie należy się smucić, no my mamy tutaj demokrację, prawda, w Staszowie, no i w ogóle w Polsce, no i w ogóle w tej Europie, w tej Unii Europejskiej, czyli rządy hien nad baranami. A na tamtym świecie jest Królestwo Boże, a ja jestem monarchistą, więc proszę Państwa, no, czy może być coś bardziej wspaniałego, jeżeli monarchista trafia do monarchii, to monarchii Bożej, gdzie rządzi władca, który jest sprawiedliwy, który jest wszechmocny, który jest miłosierny. No, proszę Państwa, no, wszystko co najbardziej wspaniałe, więc ja ten padł tutaj nędzy, korupcji, przekrętów i demokracji, no i głupoty, matolstwa, kołtunizmu opuszczę po prostu no, z wielką radością, więc niech się Państwo tutaj tym nie przyjmują, niech się Państwo cieszą razem ze mną, tymi ostatnimi, że tak powiem, dniami mojego pobytu na tym świecie nędzy, upadku i demokracji. I dlatego, proszę Państwa, ja chciałem zakończyć tamten poprzedni odcinek tym stwierdzeniem, bo po prostu wydaje mi się to bardzo właściwe, a żeby nie przedłużać, to zakończę i ten odcinek, bo jeszcze nagadam jakiś głupot, albo ktoś będzie chciał znowu skakać i go będę kończył w niewłaściwym momencie. Żegnam Państwa. Znaczy żegnam z tym, że nie żegnam jeszcze na zawsze, dlatego że jeszcze, proszę Państwa, pożyję, dlatego że jeszcze tam z tydzień czasu mam na załatwienie różnych ważnych spraw. Żegnam.